Hej, tutaj Lucek. Wiem, że ostatni odcinek z modelarstwa był trochę długi, ale to dlatego, że miałem wielką ochotę opowiedzieć Wam o wszystkim, co tutaj na moim biurku, na moim stanowisku się dzieje. Ale dzisiaj będę chciał już kończyć powoli tą moją konstrukcję, a właściwie to już chyba nawet i kończyć. Zobaczymy. Mam trochę problem, opowiem Wam na razie o tym problemie i postaram się ogólnie, żeby ten odcinek był taki bardziej zgrabny, więc na pewno będzie trochę tych cięć. Nie będę tak w jednym nurcie wszystkiego opowiadał. Aczkolwiek chcę pokazać jak najwięcej też, nie? Z tej mojej pracy, więc tak, jeśli chodzi o karoserię, za chwilę będę starał się ją wyszlifować, czyli wypolerować jakoś. Jeszcze inna kiepska sprawa, a mianowicie przednie lampy wyłamane. Wyłamały się dlatego, bo się wyłamały, jak je odcinałem moimi szczypcami z arkusza. To w tym miejscu po prostu pękły, mimo że te odcięcia były po jednej i po drugiej stronie. Ten plastik jest dużo mniej elastyczny, dużo twardszy niż to, co mamy w tych elementach karoserii czy nawet podwozia, tak? To jest bardzo miękki plastik, a to jest mega twarde, bardzo kruche i jest po prostu inny ten plastik, dlatego trzeba uważać, żeby następnym razem, jak będę składał jakiś model, żeby uważać, żeby nie popsuć go po prostu, żeby go lepiej odciąć. Także z tym będę miał problem, będę musiał to jakoś ładnie pokleić, ale dam radę, więc biorę się do roboty. Jeśli chodzi o elementy, jedna osoba mi pisała w komentarzach, że jeśli chodzi o układ wydechowy, o właśnie, chodzi o układ wydechowy, że pomalowałem tutaj na czerwono i powinno być na niebiesko, zgadza się. Przepalone elementy układu wydechowego powinny być raczej akcentowane na kolor niebieski, ale z tym nie ma problemu, bo w tym na przykład miejscu gdzieś tutaj mogę dać trochę niebieskiego koloru aerografem gdzieś tutaj na końcu i to też da fajny efekt. Niemniej bardzo mi się to wszystko podoba. Jeśli chodzi o pozostałą część układu wydechowego, której Wam nie pokazałem tak za bardzo w poprzednim odcinku, mimo że był 50-minutowy, tutaj właśnie boję się nałożyć aerografem takie przepalenia w tym miejscu albo gdzieś tutaj, dlatego że no mogę gdzieś po bokach to poplamić i to nie będzie wyglądało super. Co do hamulców, jeśli chodzi o układ zawieszenia z tyłu, to już jest wszystko ładnie poklejone, ale bardzo słabo skleił się układ hamulcowy i będę musiał to pokleić jeszcze raz jakoś solidniej. Także co, biorę się do pracy, a Wam życzę miłego oglądania. Okej, moi drodzy, wiecie co? Doznałem właśnie shockingu, bo użyłem sobie pasty, już Wam pokazuję jakie. Jest to pasta Tempo, jest to pasta samochodowa i użyłem sobie razem z moją, widzicie dobrze? Tak, razem z moją jakąś tam szmatką, starą koszulką, w nią czasami tam czyszczę pędzle, tak, ale wziąłem sobie taką w stronę może nieobrudzoną, więc wziąłem sobie troszeczkę pasty, bardzo, bardzo malutko, dosłownie tyle, rozmasowałem to w koszulce, bo ta pasta, wydaje mi się, że ona jest mocniejsza niż taka typowo modelarska, nie? Rozciapałem to tu i teraz zacząłem trzeć właśnie ten model i efekty są nieziemskie. Najpierw zacząłem od miejsca gdzieś tutaj, od dołu, tak, gdzie w ogóle tych warstw było mniej, ale nie wiem, czy to widzicie, tutaj na tym załamaniu widać, jak to jest świetnie wypolerowane, jak to się teraz pięknie błyszczy. Czekajcie, już Wam pokazuję. O, teraz powinniście widzieć, jaka jest różnica. Widzicie tutaj odbicia mojej ręki, nie? I odbicia mojej ręki w masce, tak? Także widzicie, jak to się fajnie tutaj błyszczy i o ile to lepiej wygląda wypolerowane już. No jestem po prostu w szoku i chyba karoseria to będzie jedna rzecz, która mi w tym modelu po prostu wyszła najlepiej, tak? Zobaczcie jeszcze raz, maska i to miejsce tutaj. Trochę też drzwi już sobie przejechałem, ale ogólnie w przyspieszonym tempie sobie to wszystko szybko zrobimy. Raz, dwa. I wiecie co, bardziej już tego modelu ścierać nie będę ścierał bardziej tej karoserii,
Chociaż może jeszcze mógłbym maskę trochę pościerać, ale moim zdaniem wygląda to już na tyle ładnie. Oczywiście to nie jest jeszcze lustro, tak? Jeszcze można by było tutaj coś poprawić, albo to lepiej zetrzeć, ale na obecną chwilę bardzo mi się już podoba. Jeszcze zrobimy tutaj taki myk, bo ta pasta bardzo lubi się dostawać w takie miejsca jak tutaj. I nie wiem, czy uda mi się to fajnie usunąć. I ona tutaj już tak zostanie, jeśli jej nie wydłubiemy. Więc trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest taka kreska. O, widzicie? Jest tutaj takie coś. I trzeba to delikatnie przejechać odwrotną stroną mojego nożyka, żeby tam też nic nie uszkodzić. Oczywiście w środku będzie ryska, tak? Ale ona nie będzie widoczna. I zostało mi jeszcze tylko dobre starcie reszty jakiejś tam pasty z tego modelu, które tam mogło ewentualnie zostać. I takie ścieranie spowoduje, że jeszcze bardziej my go nabłyszczymy, tak? Może tam dodatkowe takie już wycieranie to zrobimy, jak już założę całość na siebie. Oczywiście, wiecie, obudowy się nie klei do reszty. Jeszcze mamy tutaj do przyklejenia światełka z tyłu. Ok, i tak wyglądają zamontowane lampy z tyłu, znaczy zamontowane, jeszcze nie przyklejone. Trzeba je przykleić. Musiałem je troszeczkę podszlifować i wygląda na to, że będą pasowały, więc no i myślę, że można je już pokleić, ładnie wyglądają. Teraz najciekawsza rzecz, bo klej, który ja mam, on rozpuszcza farbę. I teraz boję się, że on rozpuści tą farbę tak, że rozmarzy mi ten czerwony kolor pod spodem. No dobrze, obrócimy to tak i spróbujemy to miejsce, które nie jest malowane, nanieść na to klej. Cyk. To takie łatwe to skleić. Tutaj mi ta farbka przeszkadza w klejeniu. Jeszcze będzie trzeba spoiler. No i to jest też ciekawa sprawa, bo w tym modelu nie mamy takiego specjalnego wyznaczonego miejsca na spoiler, nie? Tylko on gdzieś tutaj musi sobie przyjść. Musimy to tak zrobić na oko, żeby to tutaj było. Teraz, moi drodzy, zdecydowałem się na dość radykalny krok. Malutką ilością farby postaram się, tutaj mi troszeczkę skapło szlak. Właśnie malutką ilością farby spróbuję zrobić tło pod lampy, tak, aby zrobić jakiś taki odblask, bo gdy nałożę te lampy, te plastiki, to one prześwitują ten kolor niebieski, wiecie? A raczej nikt nie chciałby mieć niebieskich lamp w samochodzie, dlatego spróbujmy dać tutaj kolor srebrny pod spód i zobaczymy, jaki to da nam efekt. I nawet mimo, że teraz to wygląda dość kiepsko, ale chodzi o to, żeby pod spodem cokolwiek było, żeby to było trochę srebrne. I gdy my nałożymy ten plastik, on te wszystkie jakieś niedokładności po prostu rozproszy. Powinien. Ok, i tak to wygląda po przyklejeniu. Nie jest może idealnie. Zaraz wam pokażę wszystkie niedoskonałości. O, na przykład w tym miejscu niestety klej się dostał na maskę. I zobaczcie, to dalej się gdzieś tutaj odkleja. Jest to połamane. To było bardzo łatwo połamać. Ja jestem delikatny facet, ale powiem wam, że naprawdę każdy najmniejszy ruch ma tutaj znaczenie, jeśli chodzi o modelarstwo. I ten przód nie będzie taki ładny. Tu się dostała farba, ten plastik się rozpuścił i już jest dupa, już z tym nic nie zrobię, tak? Tutaj mam jeszcze kierunkowskazy. Tak wyglądają. Też nie najlepiej. Też się znowu od tego kleju rozpuścił. O, tutaj się coś... Ach, kurde. Jest porażka z tym klejeniem. Może powinienem najpierw to przykleić, albo w ogóle innego kleju użyć, nie mam pojęcia. No ale wyszło jak wyszło i tak starałem się, żeby było jak najlepiej, nie? Zobaczmy. Tutaj mamy tablice rejestracyjne. Weźmy sobie tutaj takie dwie grudki i spróbujmy to przykleić z tyłu. Tutaj jeszcze na te tablice rejestracyjne przyjdzie kalkomania. Kalka. Okej. Okay. Pyk.
to chyba tym cyjanoakrylowym powinienem to zrobić. Te lampy z przodu, może nie miałbym takiego problemu. On od razu zasycha. O kurde, naprawdę trzeba mieć, powiem wam, dużo cierpliwości do tego modelowania. Nie można się jakby przejmować jakimiś tam małymi porażkami, tak? Oczywiście ten model, wiecie, też nie będzie wyglądał jakoś super dobrze i dużo jeszcze można by było w nim zrobić lepiej rzeczy niż ja to robię, ale powiem wam, że jest i tak lepiej niż było poprzednio. Najlepiej to ja bym go w ogóle nie zakładał, bo boję się, że go zrobię nierówno, ale do odważnych świat należy. Muszę się tutaj trochę tak wychylić i zobaczyć, czy będzie równo, czy nie. Myślę, że powinienem to zrobić na takiej zasadzie, że przyklejam, wysyłam paczkę do widza i spadam. Najgorsze jest to, że muszę przyłożyć i nie mogę go ruszać na boki, nie mogę go poprawić, bo jeśli tak zrobię, to klej rozpuści mi to, co jest tutaj, czyli farbę na całym modelu. Tego bym nie chciał raczej. Okej, może będziecie to słabo trochę widzieć, bo teraz taką inną perspektywę ustawiłem, ale zależy mi na tym, żeby ten spoiler był dobrze przyczepiony, więc muszę mieć cały model bliżej siebie. Muszę go przykleić, wiecie, od razu, nie? Tak raz, a dobrze. To nie będzie takie hop-siup, dlatego muszę to zrobić perfekcyjnie. Dobra, lepiej nie będzie. Już go nie mogę przemieszczać. Musi tak zostać do końca świata już teraz. Okej. Okay. Już wam pokazuję, jak to wygląda z tej właściwej perspektywy. Wygląda to tak. Nie? Można by go jeszcze trochę do góry tu podnieść. Ale ten klej już złapał. Już jest na amen. O, jest dobrze. OK. Przednie zawieszenie mamy już zainstalowane, zdaje się. Zbieżność coś mi tu nie pasuje. I tak, koła się skręcają, aczkolwiek jest ten model tak bardzo delikatny, że jestem w szoku dosłownie, że go skleją. Naprawdę. Gdybym wiedział, że on taki jest, raczej nie podjąłbym się tej pracy i zaoferowałbym widzowi inny model, a widzę, że ten model, który zamówiłem sobie tego samego samochodu, tylko że z innej firmy, widzę, że on jest ciekawszy, widzę, że on jest lepiej wykonany i jeśli go wykonam, to właśnie nie wiem, czy nie wyślę widzowi drugiego modelu, temu samemu widzowi, dlatego że tamten mi się bardziej podoba. Te wszystkie ogólnie elementy są na nim bardziej masywne niż tutaj. Tutaj wszystko jest takie, dotkniesz i pęka. Mimo, że to jest model Tamii, firmy, która naprawdę robi wiodące modele, takie naprawdę z wysokiej półki, już najlepsze, że najlepsze, tak? No ale to jest taki tańszy model, on kosztował tam chyba z 50 zł, także tutaj trzeba brać to też pod uwagę, prawda? Dobrze, teraz trzymajcie kciuki. Postaram się prysnąć farbą. Właśnie, może użyję mojego palca jako odgrodzenia. Czemu nie? Na razie zobaczymy, jaka farba leci. Ok, teraz musimy tak prysnąć aerografem, żeby zrobić tylko taki akcent tego niebieskiego koloru. Więc bardzo, bardzo mało farby. Okay. Dobra, teraz tutaj.
Trochę nawet za mocno, nie? Spróbujemy teraz z tej strony. Dobra, teraz końcówki układu wydechowego. Delikatna sprawa, mówię wam. Cyk. I próbujemy tutaj coś zdziałać. O! Moim zdaniem kozak. To jest błyszcząca, zwykła farba. Ona nie jest przeźroczysta, a ta, którą tutaj nakładałem wcześniej, jest taka bardziej przeźroczysta. I dlatego ona wygląda trochę inaczej. Może trochę inaczej wyglądać, ale przepalenia myślę, że się udało. Jeszcze sobie zrobimy z tej strony. Też odgrodzę palcem, już trudno, jakoś te palce umyję później. Ok, dobrze, mamy to zrobione, ponieważ warstwy tej farby są bardzo małe, to możemy to zaraz kleić. Może nie tyle małe te warstwy są, co cienkie. No ale jestem tutaj skupiony trochę na tym wszystkim i chcę, żeby to wyszło jak najlepiej, dlatego mogę troszeczkę się przejęzyczać, ale wiecie, o co chodzi, tak? To jest najważniejsze. Dobrze, weźmiemy sobie ten klej drugi, cyjanoakrylowy. Żeby to jakoś lepiej skleić, mam nadzieję. Napchamy go tu. Dobrze, i tutaj. W te dwa miejsca, widzicie to? Widzicie. Ok, dosłownie kropelka. I przyklejamy. Tutaj wyszło, tutaj wyszło. Ok, trzyma się. Dobrze. Także mamy cały dół wykonany, tak to wygląda. Możemy w zasadzie podczepić koła. To zawieszenie z przodu mi się nie podoba. Boję się, że to wyleci, chociaż jest tutaj włożone, tak? Niby się wszystko obraca, ale wolę nie robić testów na jakimś torze wyścigowym tym samochodem. Spróbujmy założyć koła. Robię to delikatnie, bo mam wrażenie, że to zaraz może odpaść. Naprawdę, jest to delikatna sprawa i boję się, że tulejki się skleiły, bo bardzo ciężko chodzą. Mogły się delikatnie skleić, ale powinny się rozjechać później. Jeśli chodzi o tylne hamulce, to koło jedno widzę, że się dobrze obraca, znaczy bardzo leciutko, nawet za lekko bym powiedział, nieważne. Drugie lepiej, a to coś tutaj mi lata. O co mu chodzi? Nie? Coś tu nie gra. Musimy zobaczyć, o co chodzi. A może ten cały hamulec tutaj nie doszedł jakby do końca, ale doszedł. Coś ta tulejka, coś tam w środku nie gra. W ogóle ją tam wsadziłem? Wsadziłem. Ale by było jaja, jakbym nie wsadził. Teraz... Aha, fajnie. Wyleciał mi fotel. Jeden się trzyma, a drugi był za słabo sklejony. Nie chciałem, żeby mi ta... żeby mi to pościekało gdzieś tam. Znowu użyję tego mojego kleju. Widzę, że uniwersalnego. I skleję fotel z powrotem. Niekiedy ja tego, tych klejów tutaj mało nakładam, bo ja się boję, że mi któryś rozpuści farbę. A widzieliście, co się stało z przednimi światłami, tak? Zaraz się zrobił Saigon. Trzeba mieć cierpliwość do tego, bo kurczę, jak będziesz klął nad każdą pomyłką, to koniec. Cyk. Kokpit jest już chyba sklejony. Nie będę go szarpał, bo ten klej jeszcze dobrze nie wysechł, tak? Zostało nam jeszcze parę rzeczy. Teraz skleimy sobie tablicę rejestracyjną. To jest bardzo delikatna sprawa, ale mam dwa podejścia do tego, aby je pokleić, bo są jeszcze inne naklejki, znaczy kalkomanie do tego. Więc trzymajcie kciuczki, bo to jest delikatna sprawa. Ale widzicie, to się samo tu wysuwa praktycznie, nie?
łapiemy sobie dziadostwo małe, które już mi się tutaj próbuje wymknąć. To jest takie delikatne, że ja tą pęsetką bez problemu mogę to porwać. Ale nie ma się co bać, trzeba działać. Ok. Teraz to ładnie wyrównać. Haha. No właśnie. Idź ty. Ale ciężko. Ok. Teraz byleby było równo. Dobrze. Jak to sobie wyschnie, to powinno być ok. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Widzicie dobrze? Na pewno widzicie dobrze. Sylwia. Nissan Sylwia. Nissan Sylwia z przodu. I Nissan Sylwia. Znaczy Sylwia teraz będzie z przodu, a wtedy była z tyłu. Teraz sobie kleimy, znaczy namoczymy kolejną kalkomanię. Fajnie, że ta naklejka akurat całą tablicę przykrywa, bo też nie byłem dumny z pomalowania tej tablicy. No dobrze, to mamy porobione. Mamy podwozie, mamy nadwozie. Aha, zostały jeszcze lusterka. No i ponieważ nie mamy szyby, to nie będzie wycieraczek. A wycieraczki to też paranoja jest. Ja je pomalowałem, tak, ja je mam gotowe, ale one są tak delikatne. Ja połamałem jedną partię tych wycieraczek. Nie wiem, czy mam gdzieś te połamane, chyba je już wywaliłem po złości, ale to jest tak delikatne, że ja tylko tak bym nagiął, jeszcze kawałek bardziej bym nagiął i to już by się połamało. Skubaństwo jedne, no. Tak się zdenerwowałem. A najgorsze jest, że te połamane wycieraczki pasowały akurat do typu wnętrza, który sobie wybrałem, czyli po prawej stronie kierownica, nie? Teraz musimy lusterka i też tego mojego magicznego kleju użyję, bo... Aha, świetnie. Dotknąłem naklejki. Super. Ok, jak widzicie, gdzieniegdzie są takie niedoskonałości, jak na przykład tutaj, tak, gdzieś tutaj na modelu pewnie podczas nagrania jeszcze coś zauważyliście. No jest tego trochę i ubolewam właśnie nad tym i myślę, że żeby w ogóle zatrzymać projekt mojego robienia modeli dla widzów i dopiero jak będę je robił na jakimś tam poziomie fajnym, tak, to dopiero wtedy będę chciał je właśnie dla widzów robić. Powinienem tak zrobić od początku, że pierwsze na przykład 5 modeli zrobię po prostu nagrywając odcinki, licząc na waszą krytykę i wasze też dobre rady, bo tych jest więcej niż samej krytyki. Chyba każdy, kto kiedykolwiek składał modele, wie, na czym sprawa się ma i wie, jak to wygląda i z czym trzeba się zmagać. No. Powiem wam, że makabra ten model. Nawet założenie tego podłączenia podwozia do nadwozia jest dość skomplikowane. Ja wam może pokażę, jak to wygląda. Tu są takie małe zatrzaski w środku. Tak, może uda mi się to wyostrzyć. Są tu takie małe zatrzaski. Najpierw trzeba włożyć w te zatrzaski, a później trzeba włożyć w takie otwory tutaj, z przodu, to podwozie. Jest to dosyć ciężko trafić, ale ogólnie tak to wygląda, bez szyby, tak? No bo szyba niestety, jak pokazywałem wam w poprzednich odcinkach, zrobiła się taka, więc wyszło jak wyszło. No i tutaj też, no, głupio mi jest, tak, że tak wyszło, a zwłaszcza, że to nie jest model dla mnie. Gdyby to był model dla mnie, to bym, wiecie, się cieszył, że taki mam i bym go zostawił sobie na półce i byłoby ok. Co do kół, to jak najbardziej one się skręcają, tak, i to jak najbardziej działa. Jeszcze tu wszystko musi podeschnąć trochę, ale ogólnie jest już skończony. Wygląda sobie tak, mówię, nie jestem w 100% zadowolony, ale no, ukończyłem go w końcu i myślę, że niedługo będę się brał za następny model, który myślę, że zrobię już ładniej. Także zapraszam was na kolejne odcinki z modelarstwa. Na razie, pa, pa.